tym razem Liga Holenderska i Nick Nijmegen. Tak, powiedziałem to. Ostatni dobry sezon drużyna miała w 2003 roku, kiedy udało jej się zakwalifikować z 5. miejsca do Pucharu UEFA po raz pierwszy w historii w ogóle awansując do jakichkolwiek europejskich pucharów. A później odpadli z Wisłą Kraków. W kolejnych dwóch sezonach drużyna głównie zbierała baty i lądowała tuż nad strefą spadkową. W składzie próżno szukać gwiazd. Najwyżej oceniani piłkarze to węgierski bramkarz Gabor Babos, paragwajski pomocnik Edgar Barreto i Holender Romano Denebo. A, i jeszcze ktoś. Andrzej! Wtorek. Niedziela! O tak. W 2004 roku ściągnięty z polskiej ekstraklasy jako wielka gwiazda i super snajper. Niestety. Jak na razie po półtora roku jego statystyki nie wyglądają najlepiej. Chociaż w grze jego umiejętności ocenione są dość wysoko i właściwie to może uchodzić za najlepszego gracza w tej drużynie. Zarząd oczekuje miejsca w pierwszej trójce. Serio? Biorąc pod uwagę skład, ostatnie wyniki zespołu, Ajax, Feyenoord, PSV, AZ Alkmaar, nie wiem, Herenveen, to nie będzie łatwe wyzwanie. Ale co tam? Challenge accepted! Na szczęście pierwszym rolem jest Breda, a później Groningen i Sparta Rotterdam. Dzięki temu będę miał okazję zapoznać się nieco ze składem i poeksperymentować z taktyką, nie ryzykując przy okazji blamażu. Z drugiej strony przydałoby się zacząć pracę w klubie o zwycięstwa.
udanym debiucie przyszły bezbarwne mecze z Groningen i Spartą Rotterdam. Pomimo wysiłków Niedzielana, Denneboma i reszty zespołu, piłka nie chciała wpadać do bramki. Tuż przed zamknięciem okienka transferowego udało mi się wypożyczyć z Norwegii Alexa Valencię, który z marszu wskoczył do składu, zastępując doświadczonego Van der Ecke. Ponadto zwalniam jedno miejsce w kadrze, sprzedając do Sandhuden młodego Worma. Zmiana na skrzydle przynosi natychmiastowy efekt. Już w 30 minucie swojego debiutu Valencia zdobywa zwycięską bramkę z Herenden, a to oznacza kolejne 3 punkty. W spotkaniu z Twente znów długo nie możemy zdobyć bramki. Ale w końcówce spotkania odblokowuje się Andrzej Niedziela. Druga bramka w sezonie i komplet punktów dla Nijmegen. Z Rosendal wszystko zaczyna się super. Najpierw Niedzielan trafia na 1-0. A potem De Longhe wyrównuje. Na szczęście jest Valencia, który coraz bardziej mi się podoba. 2-1 po jego bramce i kolejne zwycięstwo Nijmegen. Prawdziwy szczyt formy Niedzielana przychodzi w meczu z Vitesse Arnhem. Co prawda najpierw dostajemy bramkę od Jakubu, ale jeszcze przed przerwą Polak wyrównuje. A potem dokłada jeszcze 2 kolejne trafienia i zalicza hat-trick. Najpierw z zimną krwią wykorzystuje świetne podanie Denneboma, a potem sam przeciwko wszystkim, do samego końca. Hat-trick. Po tym meczu Niedzielan z 6 bramkami na koncie obejmuje prowadzenie w klasyfikacji strzelców, a my z 17 punktami jesteśmy na 3 miejscu. Niestety Ajax i PSV rzadko tracą, dlatego myśląc o wyższych lokatach nie możemy sobie pozwolić na wpadki. Tym bardziej, że za plecami też robi się gorąco. Co gorsza, kolejne mecze to trudne pojedynki z Feyenoordem i AZ Alkmaar. Czy stać nas na walkę o mistrzostwo?